Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Zapraszam was dzisiaj na porównanie, pojedynek dwóch myszek optycznych dla graczy. A są to CM Storm Reaper, myszka kosztująca około 150 zł, z sensorem optycznym Avago 3090 o maksymalnym DPI wynoszącym 4000. Druga myszka to znany gryzoń Bloody V5, myszka kosztująca około 80 zł, posiadająca sensor Holos HD Engine optyczny o rozdzielczości maksymalnej 3200 dpi. Obie myszki posiadają podświetlenie logo, podświetlenie rolek oraz także Recon posiada podświetlane klawisze zmiany dpi. Jeśli chodzi o wielkość, moi drodzy, myszka Recon to myszka średnich wymiarów. Jak widzicie, nie jest aż tak długa jak Bloody, jest za to dość wysoka. Posiada kształt uniwersalny i po obu stronach ma takie same przyciski. Natomiast myszka Bloody V5 to już troszeczkę większy zawodnik, jest zdecydowanie dłuższa, natomiast również posiada uniwersalne kształty, z tą różnicą, że przyciski dodatkowe mamy tylko z jednej strony. Jeśli chodzi o rolki, obie myszki mają je świetne. Recon ma rolkę naprawdę grubą, która chodzi z lekkim oporem, natomiast Bloody V5 ma jedną z najlepszych rolek, jakie dane mi było używać. Rolkę, która chodzi bardzo lekko i bardzo przyjemnie. Jak widzicie, powierzchnia obu myszek jest podobna. Jest to przyjemne w dotyku miękkie tworzywo, które nie łapie odcisków palców i też za bardzo się nie wyciera. Myszka Bloody ma troszkę błyszczących elementów, natomiast myszka Recon praktycznie ich nie ma, tylko obwódkę na dole myszki. Jeśli chodzi o chwyt, to jest tutaj podobnie, ponieważ myszka Recon ma takie tworzywo troszeczkę gumowane dla lepszego chwytu, natomiast Bloody ma taki dość twardy plastik. Jest to akurat jeden ze słabszych elementów tej myszki, mogłoby to być zrobione z przyjemnej w dotyku gumy, natomiast nie jest tak tragicznie, jak to wygląda. Sprawdza się to jako tako. Obie myszki mają kilka kolorów podświetlenia. Zmiana podświetlenia oznacza też zmianę profilu lub trybu Core, jak w przypadku myszki Bloody. Jeśli chodzi o spód myszek, to obie mają niezłe ślizgacze. Bloody ma naprawdę fajne, dobrej jakości ślizgacze, natomiast myszka Recon ma również całkiem niezłe. To co je różni? Sensor w myszce Recon jest tradycyjny, jest w lekkim zagłębieniu, natomiast myszka Bloody posiada innowacyjny sensor, który jest praktycznie zrównany z powierzchnią, dzięki czemu ten sensor ma się nam po prostu nie brudzić. Cechą charakterystyczną dla obu myszek jest fakt, iż widać od spodu rolki. W Bloody widać całą rolkę, natomiast w CM Storm Recon widać część tej rolki. Wygląda to naprawdę fajnie i nadaje im fajnego wyglądu. Muszę tu też zauważyć, że obie myszki mają naprawdę fajne oprogramowanie, łatwe w konfiguracji i bardzo przejrzyste. Jeśli chodzi o kabel, myszka Bloody posiada go w oplocie, natomiast myszka Recon ma kabel po prostu zabezpieczony gumą. No i podsumowując nasz pojedynek, która z tych myszek jest lepsza? W tym przypadku akurat bardzo ciężko wybrać, ponieważ myszka Recon jest troszeczkę mniejsza, za to ma przyciski po obu stronach, ma ich aż 9, no i ma lepszy sensor optyczny Avago 3090. Ma także przełączniki firmy Omron pod przyciskami, co zapewnia jej bardzo dużą żywotność. Także te przyciski pracują lekko i cicho. Posłuchajcie. Myszka ma też bardzo fajną rolkę, natomiast jest dość droga, ponieważ kosztuje około 150 zł. Bloody natomiast kosztuje prawie połowę mniej, bo jakieś 80 zł, czasami można ją znaleźć jeszcze taniej. Co do samego wykonania, no cóż, wykonana jest świetnie, wygląda również rewelacyjnie. Ma bardzo fajną rolkę, dość cicho chodzące przyciski, działające też dość lekko. Ma troszeczkę mniej precyzyjny sensor optyczny. Nie ma także przycisków po obu stronach pomimo uniwersalnego kształtu, a przyciski, które mamy tutaj, są dość małe. Tymczasem tu są naprawdę duże i łatwe w użyciu. Ale oczywiście ogromną przewagą jest cena tej myszki, gdyż na Bloody będzie stać praktycznie każdego gracza.
Okej, moi drodzy, dowiedzieliście się naprawdę sporo informacji o obu tych świetnych gamingowych myszkach. Która jest lepsza? Decyzję pozostawiam Wam. Zapraszam Was do oddawania głosów. Wybierzcie swojego faworyta. Niech zwycięży lepsza myszka. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam Was. Cześć.